Ok, kolejny wideo z serii Jak wycenić rękodzieło. To już piąte wideo. Mam nadzieję, że wyczerpujące. Jeżeli masz ochotę zajrzeć do tych poprzednich, to wskakuj tutaj, pobierzesz je wszystkie razem. Gdzie sprzedaję? Słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Na to, jak wyceniamy rękodzieło, ma wpływ to, gdzie je sprzedajemy. Dlatego chciałam Wam tutaj zebrać w jednym miejscu taki krótki przegląd wszystkich miejsc, które przychodziły mi tak na chwilę obecną do głowy, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie sprzedajemy rękodzieło. Podzieliłam je na te miejsca, gdzie sprzedajemy offline i online, tak? Czyli co robimy w sieci. Offline. Wypisałam je w takim spektrum od miejsca takiego bardzo, bardzo własnego, czyli własna pracownia, sklep, aż po takie bardzo momentarne, czy powiedzmy tymczasowe, jak różnego rodzaju szkoły, przedszkola czy kiermasze. No to jedziemy. Własna pracownia, czyli sklep. Oczywiście jawi się to nam jako spełnienie marzeń. Niestety ma bardzo duży wpływ na to, jak wyceniamy rękodzieło, ponieważ generuje bardzo duże koszty. Pomijam fakt takich oczywistych oczywistości jak czynsz, opłaty, nie wiem, prąd, gaz, ogrzewanie, to, że w ogóle w takim miejscu możemy być, cała logistyka tego, żeby to mogło się zadziać, więc pewno też duże inwestycje w sam lokal, żeby go dostosować do naszych potrzeb, ale przede wszystkim czas. To jest rzecz, której nauczyłam się na doświadczeniu. Wydawało mi się, że najgorszym problemem, najtrudniejszym wyzwaniem jest jakby zapewnienie tych właśnie finansowych nakładów, które są potrzebne do posiadania własnego miejsca pracowni. Okazało się, że największym nakładem jest czas. Fakt, że pracownia musi być otwarta w określonych godzinach, troszeczkę wiąże nas z tym miejscem, nie daje nam mobilności. W przypadku działalności oplotki to jest duży minus, ponieważ jak wiecie, prowadzimy warsztaty tak mobilnie, pojawiamy się w różnych restauracjach, knajpkach, kafejkach i takiej formuły też oczekują nasi klienci, są trochę do tego przyzwyczajeni, a pracownia jednak bardzo uwiązywała nas do tego miejsca i pomimo, że w pracowni wspomagała mnie grupa świetnych koleżanek zespołu, to bardzo trudno było zadbać o to, żeby w tej pracowni cały czas fizycznie ktoś był. Oczywiście nie mówię o czasie trwania warsztatu, bo wtedy pracownia oczywiście ożywa, ale o takim regularnym przebywaniu tam w godzinach otwarcia. Pamiętajcie o tym, jeżeli jesteście jednoosobową działalnością, mikroprzedsiębiorcą, to weźcie pod uwagę fakt, czy rzeczywiście w tym momencie waszego rozwoju jest wam to potrzebne i przefiltrujcie koszt utrzymania takiej pracowni, nie tylko biorąc pod uwagę wszystkie opłaty itd., ale fakt tego, że trzeba poświęcać tam dużo czasu. Często tego kosztu, który jest tak naprawdę jednym z największym, a jest troszeczkę niedocenianym, nie bierzemy pod uwagę w naszych wycenach finansowych, jeżeli chodzi o wycenianie naszego rękodzieła, które ma zarobić na takie miejsce. Dalej mamy galerie, butiki, targi. Tu już jest troszeczkę łatwiej, bo często w galeriach mogą to być boksy, które wynajmujemy gdzieś tak, powiedzmy, na spółkę czy do spółki z kimś. Często w butikach możemy wstawiać swoje produkty w tak zwany komis, więc też troszeczkę odciąża nas to od tego czasu. Niezależnie od tego wpływa to na cenę rękodzieła, ponieważ musimy po prostu do naszej jakby ceny bazowej doliczać często marżę takiego butiku. Podobnie działają targi, kiermasze, eventy handlowe. I tutaj jeden komentarz. Warto bardzo dobrze przemyśleć, kto oprócz nas będzie wystawiał się na takim jarmarku. No bo jeżeli jedziemy na jarmark rękodzieła czy targ rękodzieła, no to wiadomo, że konkurencja będzie bardzo duża. Ale jeżeli wybieramy się na wydarzenie, gdzie tych rękodzielników nie będzie wielu, no to wiadomo, że ceny naszego rękodzieła mogą wyglądać już zupełnie inaczej. Dla przykładu, tutaj słynna poznańska Kawaliada, to takie targi dla fanów koni. Jak wiemy, te targi no, charakteryzują się tym, że są obudowane serią bardzo ciekawych wydarzeń. To jest takie coroczne, powiedzmy, spotkanie tego środowiska. Wiele osób świadomie gdzieś tam odkłada pieniądze na takie wydarzenie, bo wie, że może wtedy się zaopatrzyć w różnego rodzaju, powiedzmy, wyspecjalizowane sprzęty, czy gadżety, czy po prostu, no, nie wiem, z siodła. Takie rzeczy, których nie kupuje się na co dzień. Więc często przyjeżdżają na takie wydarzenie z dużym budżetem, z takim planem wydania pieniędzy. No i w zeszłym roku, nie, przepraszam, 2 czy 3 lata temu to było, pewna pani przyjechała na targi, które jakby sąsiadują z Kawaliadą, to są takie też targi gdzieś związane z rękodziełem i wszyscy głowili się, dlaczego jej stanowisko jest najlepiej oblegane, pomimo, że targi były jakby dedykowane do rękodzieła,
to jej stanowisko z malowanymi koszulkami cieszyło się najlepszym powodzeniem. Koszulki nie robiły szału, tak krótko mówiąc, ale pani odrobiła zadanie domowe i wszystkie koszulki miały motyw konny. Koszulki kosztowały, powiedzmy, dużo. Osobiście nie zapłaciłabym tyle za koszulkę, nie wiem, z podobizną jakiegoś rumaka. Szał, powiedzmy, designu to nie był, ale pani odrobiła zadanie domowe. Wiedziała, że podczas tych targów rękodzieła w bliskim sąsiedztwie będzie odbywała się kawaliada i wielu uczestników tamtych targów odwiedzało stanowiska rękodzielnicze, a jako że ona była jedyną, która miała motyw konny na swoich koszulkach, no to po prostu mogła wywindować cenę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wydarzenia bardzo jakby pozwalają na manewrowanie tą ceną, w zależności od tego, jak dobrze przygotujemy się do tego, jaki klient będzie na takim wydarzeniu. Podobnie działają networkingi, a nawet szkoły i przedszkola, różnego rodzaju kiermasze, najczęściej takie świąteczne. Bardzo często umieszczamy tam swoje rękodzieło też jakby w formie takich prezentów czy jakichś loterii fantowych. Bardzo łatwo wtedy o zaniżanie ceny. Nie róbmy tego. Jeżeli oferujemy coś na loterię fantową, świetnie jest pozycjonować swoją markę czy pokazywać cenę swojego rękodzieła jako właśnie odpowiadające wartości tego rękodzieła. Nie ma sensu zaniżać, tak? Jeżeli wiemy, że to jest środowisko, w którym będziemy się dosyć często pojawiać, tak jak szkoła, przedszkola, raczej zbyt często ich nie zmieniamy, jest to jakieś stałe środowisko, wytwarzamy jakąś informację na temat naszej marki i często dajemy szansę, żeby wrócić po nasze produkty. Podobnie dzieje się z networkingami. Jakby jak sama nazwa wskazuje, networkingi, czyli budowanie jakiejś sieci znajomości. Jeżeli wypuszczamy jakby informacje w świat o naszym rękodziele i mówimy o określonej cenie, no to wiemy, że jakby ta informacja zwrotna w postaci klienta zainteresowanego naszą pracą wróci po dłuższym czasie i liczy się tutaj konsekwencja. Dlatego do czego zachęcam? Do tego, żeby bardzo, bardzo uważać na to, jakie wydarzenia, jakie miejsca w tym offline wybieramy, żeby pokazywać nasze produkty, bo każde takie pojawienie się wysyła informacje w świat. I ona wraca po bardzo długim czasie. Co z tego, że, nie wiem, zmienimy cenę, tak, zmienimy identyfikację graficzną, jak ktoś, nie wiem, pół roku temu widział nas na jednym z wydarzeń i tam poszła jakby taka informacja, że nasze produkty to jest jakaś taka tanioszka, niekoniecznie super jakości. Ta informacja już w tej postaci będzie do nas wracała i od tego klienta prawdopodobnie nie będzie już wracała inna, jakby zwrotne oczekiwanie wobec naszego produktu nie będzie wracało w inny sposób. Dlatego bardzo uważajmy, gdzie się pokazujemy. Niekoniecznie chcemy być, nie wiem, na jakichś takich gminnych jarmarkach w towarzystwie jakiejś, nie wiem, waty cukrowej, tak? Jeżeli nasze produkty to są takie produkty premium dla bardzo wymagającej klientki. Jeżeli ona raz zobaczy nas w takim miejscu, ona nie będzie chciała kupić, choćby, nie wiem, nasza strona internetowa była najpiękniejsza na świecie. Pamiętajmy o tym, że, jak to się mówi, świat jest mały. Jeżeli źle będziemy wybierać takie eventy, na których się pokazujemy, to niestety taka negatywna informacja, czy jakby nieodpowiednia do naszego klienta, może się utrwalić i robimy sobie więcej krzywdy niż korzyści. Oczywiście na cenę naszego rękodzieła ma też wpływ, gdzie promujemy się, czy gdzie sprzedajemy w online. I teraz znowu pokazałam to na takim troszeczkę spektrum. Od miejsc, które nie są nasze, czyli są raczej takimi galeriami, powiedzmy, w których możemy sobie jakiś butik, czy jakąś taką przestrzeń w internecie zapewnić, po miejsca jak najbardziej nasze, których jesteśmy właścicielami i mamy jak największą kontrolę. I tutaj na przykład z takich popularnych Pacamera, czyli taka platforma, która skupia jakby na swojej platformie, daje możliwość otworzenia takiego butiku online, którego właścicielem oczywiście jest Pacamera. Niestety ma to swoje plusy i minusy. Bardzo dużo rzeczy jest tak jakby załatwione przez tą platformę, czyli gdzieś tam odgórny regulamin, jakieś takie wytyczne odnośnie tych rzeczy. Oczywiście jest jakaś forma promocji, ale niestety w drugą stronę to działa tak, że to my generujemy ruch takiej platformie, niekoniecznie działa to w drugą stronę. Musimy bardzo dużo pracy włożyć, żeby tam zaistnieć i tak naprawdę i tak musimy dbać o ten marketing, żeby jakby klientów zapraszać do tego sklepu, a Pacamera daje nam tylko platformę umieszczenia tych przedmiotów w sieci i tak naprawdę takie narzędzie do kliknięcia transakcji, tak? Kup teraz.
Podobnie działała dawanda, ona już niestety nie istnieje, ale wielu klientów jakby z dawandy zostało przeniesionych na Etsy, to jest platforma międzynarodowa, działa w dokładnie taki sam sposób. Plus jest taki, że jest o wiele większą platformą, bardziej rozpoznawalną na całym świecie, więc mamy tam szansę też na klientów spoza Polski, którzy tak naprawdę wchodzą tam właśnie po to, żeby znaleźć rękodzieło. To są klienci o wiele bardziej świadomi, jeżeli chodzi o też wartość rękodzieła czy cenę. Tak, my tutaj wypadamy dosyć dobrze, nasza waluta powiedzmy nie stoi tak wysoko jak powiedzmy szwajcarski frank czy euro, więc jakby mamy tutaj zawsze taki bonus, że w tym przeliczeniu na taką ogólną stawkę powiedzmy ceny euro czy franka, te nasze produkty wypadają dosyć niedrogo. Podobnie działają takie mniejsze formaty typu Art Madam, Artio. One są dosyć duże, deko bazar, tak? Ale tutaj Was wysyłam, żeby sobie popatrzeć na tych stronach. Każda z takich platform ma swój regulamin, swoje prawa, którymi się rządzi. Najczęściej wygląda to tak, że wnosi się jednorazową opłatę za przyłączenie się do takiego sklepu, plus pobierane są często dodatkowe opłaty w formie marży do każdego zakupu. Więc warto bardzo dokładnie przeczytać regulamin i przeliczyć, bo cena tego naszego rękodzieła poza tą naszą ceną, z którą zazwyczaj właśnie mamy problemy, jest jeszcze dodatkowo podbita przez te wszystkie marże i czasami może się okazać, że ona totalnie nie mieści się, jakby powiedzmy w takim przedziale tolerowalnym przez naszego klienta. Niestety, wtedy jakby to miejsce, gdzie sprzedajemy, ma bardzo duży wpływ na to, ile kosztuje nasz produkt. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem są takie platformy jak Shopper, tak, lub Shoplo. Ja sama mam sklep na Shoplo, tam też mamy i rezerwację naszych warsztatów i sprzedaż naszych produktów. I to są takie platformy, gdzie jedyną opłatą jest miesięczny abonament, ale nie ma już czegoś takiego jak na Pakamerze, gdzie do każdej transakcji jest doliczana marża. Czyli to jest tak, że jakby płacimy i niezależnie od tego, ile produktów sobie miesięcznie sprzedajemy, płacimy jakby jeden abonament. Oczywiście tam są trzy do wyboru, też to można wybrać. Odsyłam Was, bo wszystko jest na stronie, nie będę teraz wchodzić w szczegóły. Ku temu mamy osobne szkolenie, więc też jeżeli macie ochotę z niego skorzystać, ono też jest bezpłatne, piszcie do mnie na mail tutaj podany w stopce agnieszkaoplotki.pl. On jest też dostępny na naszej stronie w dziale dla twórców, tam mamy taki dział na stronie oplotki.pl, gdzie mamy różnego rodzaju takie szkolenia i też odsyłacze do pogłębionych szkoleń czy jakichś wideo, znajdziecie tam takie szkolenie. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli opłata za taki sklep nie jest, jest rozkładana na jakąś dużą ilość transakcji, czyli po ludzku, możecie sobie przekalkulować, że przy, nie wiem, 50, 30, 100 sprzedażach w miesiącu, powiedzmy taka jednorazowa sprzedaż to jest kwota abonamentu podzielona przez tę ilość produktów i to jest powiedzmy 7 zł, 10 zł, 3 zł, no to wiadomo, że jakby ta cena platformy, na której sprzedajemy, nie będzie miała większego wpływu na cenę danego produktu. Niestety, jeżeli mamy ich niewiele, jeżeli tych transakcji w miesiącu jest niewiele, no to ma to bardzo duży wpływ i wtedy można rozważyć jakby sprzedawanie na takich platformach, gdzie ta opłata jest pobierana dopiero w momencie faktycznej sprzedaży. Tak? I tu trzeba uważać, bo naprawdę uczulam, na przykład na Etsy jest tak, że pomimo, że uiszcza się opłatę za każde wystawienie, za czas jakby bycia wystawionym tego produktu, to jeszcze dodatkowo są opłaty za transakcje, więc tu bardzo ważne, żeby przeczytać to dokładnie i nie być rozczarowanym, tak? Oczywiście mamy też platformy, powiedzmy bezpłatne, WordPress.org. Pamiętajcie org, nie com, bo to są dwie różne platformy. W każdym razie WordPress.org to jest taka platforma, gdzie możemy spokojnie postawić swojego bloga i przy pomocy wtyczki WooCommerce postawić też swój sklep. I tutaj znowu jest to opłata jakaś śmieszna roczna opłata hostingu domeny, która po rozłożeniu na cały rok to są naprawdę grosze, to są kwoty rzędu tam 200-300 zł na cały rok, więc naprawdę niewiele, ale wymaga od nas albo dużo czasu, albo po prostu know-how, czyli wiedzy, jak to postawić na WordPressie. Zaznaczam, że to nie jest fizyka kwantowa, ale rzeczywiście trzeba troszkę przysiąść i poklikać. I znowu daje nam możliwość jakby zaniżenia tej ceny, którą musimy wliczyć do naszego produktu, który jest jakby odzwierciedleniem tej platformy, na której sprzedajemy.
ale warto to wziąć pod uwagę. No bo jeżeli sobie gdzieś myślimy, że na miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia, nie znając platformy WordPress, postawimy sklep, żeby sprzedawać chwilę przed świętami swoje, nie wiem, maskotki, no to muszę Was rozczarować, to tak nie działa, no po prostu nie dacie rady, tak? Jest bardzo dużo kwestii do rozważenia. Mamy też takie sklepy, które są bardzo dużym uproszczeniem, ułatwieniem i trochę są taką samowolką i powiedzmy nikt nas nie sprawdza, tak? Ale też są mało profesjonalne, typu Facebook Market, grupy sprzedażowe na Facebooku, Allegro, LX, różnego rodzaju aukcje charytatywne, tak? No tam to zazwyczaj już są inne cele, ale powiedzmy one też jakby nie są objęte tymi tak restrykcyjnymi prawami jak sklepy. Więc jeżeli chcecie coś robić jakby profesjonalnie, wtedy sprawdzacie te platformy tutaj. Ale jeżeli chcecie po prostu przetestować, sprawdzić, nie wiem, w ogóle się dowiedzieć, czy ktokolwiek, cokolwiek chce od Was kupić, czy jest zapotrzebowanie, to spokojnie, nie przekreślam jako, powiedzmy, wiecie, mało profesjonalnych platform, które są ogólnodostępne. Tak? Ale pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby to była działalność uporządkowana, powiedzmy jakaś forma zarabiania, czy gdzieś tam takie miejsce na spektrum, o którym zresztą mówiłam Wam w pierwszym filmiku, więc też odsyłam do tej naszej serii wideo, że jesteście na jakimś takim spektrum, powiedzmy od takiego sobie testowania, czy chcę zarabiać na rękodziele, po regularne zarabianie na rękodziele, to pamiętajcie, że im bardziej przesuwacie się w kierunku regularnego zarabiania, tym mniej prawdopodobne, że będziecie w stanie korzystać z takich platform i o ile przetestowanie sobie samego faktu sprzedaży to jak najbardziej tak, o tyle uczulam Was, żebyście nie zostawili na siebie pułapkę zbyt niskiej wyceny produktu, no bo jeżeli zaczniecie coś sprzedawać, powiedzmy przez taki Facebook Market, bo nie macie kosztów związanych z wystawieniem, ze sklepem, czy platformą internetową, czy nawet offline'em, takim jakimś, nie wiem, butikiem, czy marżą kogoś, kto Wam to bierze w komis, to później w momencie, kiedy chcecie się dalej rozwijać i powiedzmy to chwyciło, ludziom się podoba, kupują i Wy w tym momencie dopiero uwzględnicie te kwoty, no to automatycznie cena wzrośnie i jeżeli ona wzrośnie bardzo znacząco, to Wasi klienci odejdą. Będziecie tak naprawdę musieli na nowo szukać tego klienta. To też mówiliśmy sobie w poprzednich wideo. Dlatego uczulam Was, zanim jeszcze sprzedacie produkt, po tych wszystkich naszych filmikach pewnie już macie pojęcie mniej więcej, jak to wycenić, jak w zgodzie ze sobą, ze swoją intuicją, swoim sercem i potrzebami. Pamiętajcie, żeby wziąć jeszcze pod uwagę miejsce, w którym będziecie sprzedawać. Czy to fizyczne, czy to internetowe, bo to też generuje dodatkową marżę, czy tam dodatkowe koszty sprzedaży. Ważne jest dla Was też, gdzie sprzedajecie. Mówiłam o tym już w poprzednich wideo, ale wspomnę jeszcze raz. Niezależnie od tego, czy sprzedajecie na platformie wspólnej, czy w offline, tak, w butiku, pamiętajcie, kim się otaczacie. Bo jeżeli Wasze produkty pojawiłyby się w Pepco, no to wszyscy spodziewają się, że będą tanie. I tak musicie je wycenić, bo inaczej klient nie skorzysta z Waszej oferty. Jak ktoś wchodzi do Pepco, chce tanio. Więc jak sprzedajecie w Pepco, tak musi być. Ale jeżeli otaczasz się markami, tak, ugruntowanymi na rynku, już tam przyczepiłam się do tej Chanel i Magdy Butry, to wtedy wiecie, że waszym głównym priorytetem jest jakość, nie cena. Możecie sobie pozwolić na nawet dużą, powiedzmy, marżę, czy jakby ten duży margines takiej różnicy pomiędzy tą wartością, taką totalnie wyliczoną na podstawie materiałów, czasu, jakichś tam kosztów obsługi i tak dalej, a tą ceną dla klienta, ponieważ wiecie, że bardzo dużo środków, czasu i inwestycji pochłonie Wam kształtowanie wizerunku tej marki, otaczanie się podobnymi markami. Mam nadzieję, że mniej więcej to dla Was jest takie wyczuwalne. Po raz kolejny zaznaczam Wam, że nie ma jednego gotowego wzoru na tą wycenę rękodzieła. Ona zawsze musi być w zgodzie z Wami, bo jeżeli chcecie coś sprzedawać, no to trochę stajecie się sprzedawcami. Ale jeżeli nie wierzycie w wartość swojego produktu, podskórnie czujecie, że cena jest nieproporcjonalna, nie uda Wam się sprzedać. Niezależnie od tego, czy według Was będzie ona za niska, czy będzie ona sztucznie zawyżona, bo ja Wam powiedziałam, że nie wolno jakby nie doceniać własnej pracy. Także popracujcie nad tym ze sobą, przeanalizujcie te rzeczy, które były w poprzednich filmikach. Na pewno powie Wam to, czy Wasze ceny w Waszym odczuciu są mniej więcej ok, czy ok, muszę podwyższyć, nie uwzględniłam tego,
czy okej, wydawało mi się, że wystarczy nam wysoką cenę, ale nie idzie za tym odpowiednia jakość, powinna być niższa. I możecie sobie szczerze wtedy odpowiedzieć na to, czy Wasz sposób wyceny jest w zgodzie z Wami, w zgodzie z produktem. Okej, to zapraszam jeszcze na ostatni filmik i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia!